Widzowie, jest tragedia, mam przypał i to ogromny, ja nie wiem, co mam z tym zrobić, myślałem o tym od wczoraj, ja nie wiem, totalnie nie mam pojęcia, słuchajcie, schowałem te bronie, ukradłem bronię, nie jedną, cztery ukradłem bronię, masę amunicji. Tata hejtera na pewno się zorientuje, ja już mam przekichane i jestem tego pewien. Jedyne co, to mam szansę taką, żeby to gdzieś schować. I teraz jak widzicie, ja nie mam tego ze sobą w ekwipunku, ponieważ schowałem te bronie. Schowałem je w miejscu, w którym mam nadzieję, że póki co będą bezpieczne. Jedyne co mi przeszkadza, to to, że to jest tutaj. To jest w tunelu, a nie w tunelu Dave'a. Czekajcie, w tunelu Bzyka to schowałem, dobra, tu jest jakiś tunel taki. To kiedyś w ogóle, to jest największe nieporozumienie, to miejsce, które, które tutaj jest. Ponieważ ja stąd miałem zrobić kolejki do wszystkich na Palionowie. I nigdy nie przyszedł taki moment, w którym ja bym w końcu mógł to zrobić. Strasznie mnie to denerwuje, bo mogłem to zrobić, to by było naprawdę fajne. A zrobiłem tego do laboratorium, a resztę nie zrobiłem. Ale jak widzicie, teraz się to przydaje, ponieważ tutaj zobaczyłem, że jest takie zejście na dół. Ja sobie tutaj mogę zejść elegancko. No i tutaj jak rozwalimy to miejsce, to tu jest ten mój toastbox, w którym mam schowane te wszystkie bronie razem z amunicją. Ja nie wiem, tego jest tak dużo i... ja mam taki przypał w tym momencie, ja nie wiem totalnie, co ja mam robić. Ja w ogóle nie mam potyg na niewidzialność i też w ogóle przydałoby się je zrobić w razie, gdyby trzeba było uciekać. Chociaż ten tata hejtera i tak ma game moda, przecież on mnie znajdzie w sekundę. Ja dobra, no nieważne, w każdym razie widzowie, ja muszę pójść do Dave'a, pokażę mu to, jak to jest schowane i spytam się, czy jest jakiś sposób, czy może wpadł na coś, może wpadł. Ej, może będzie miał jakiś pomysł, jak to załatwić. Dobra, idę do Dave'a. O, jest tam Dave, dobra, szybko do niego, halo, Dawid! Halo. Co jest, Filip? Stary, co jest? Chodź za mną. Czemu w takiej ciszy? Nie, chodź. No stary, no co jak co to w ciszy? Stary, ja się ukrywam od wczoraj. Stary, gdzie mam swój strój? Gdzie mam swój strój? Ja go ściągnąłem, żeby nie przyciągać uwagi. Wiesz? Ja go ściągnąłem, żeby nikt czyli nie... Czyli widział... zrobiłeś go po to? Tak? Żeby go ściągnąć. Nie, zrobiłem go po to, żeby go wykorzystywać na akcji, jak jestem agentem. A ja w tym momencie nie jestem agentem, ja w tym momencie jestem złodziejem, który ukradł i musi się, kurczę, ukrywać. Więc chodź. Nie, obecnie jesteś toastem. Dobra, idę. No, to nie ten, dobra, stary, patrz. Tu do góry? Nie, tu. Tu chodź, tu. Słuchaj, tu są takie tunele. Kolejki. A ja pamiętam te kolejki, miały być do każdego domku. Tak, no jak widzisz... Co, są? No nie. Aha. Więc taka do sytuacja. Do Pawła tylko masz. Nie, do Pawła też nie ma. To jest, niech cię to nie zwiedzie, nie? Tam jest po prostu przejście, no nieważne. Słuchaj, to nie ma znaczenia. Schowałem te bronie, nie? I teraz chciałbym ci powiedzieć, że schowałem je w takim fajnym miejscu. Czyli ja je tutaj. Muszę znaleźć. A nie, aha, już, no dobra, no już trudno, już ci powiedziałem, chodź. Tutaj. Do Bzyka! No, bo tu była jako jedyna taka dziura wielka. Patrz, tu. I teraz moje pytanie bardzo dobre. Czy jeżeli ja to tu ukryję, to on tego nie znajdzie? Stary... Powiedz tak. Nie no, ta kryjówka jest dobra, ona nie jest zła, wiesz. Okay. No. Ale strasznie widać, że to będzie twoje wtedy, wiesz o tym. No wiem, no bo to u mnie na chacie dalej mimo wszystko, nie? Jeszcze w toastboxie. No, obok. No ale stary... To jest jeszcze w toastboxie? No tak. No to stary, gratuluję, gej, intelektu, stary. No nie miałem co to włożyć, ja to chciałem na szybko schować. Zwykłą skrzynkę, ty pie, zwykłą skrzynkę. No wiem, ale nie miałem zwykłej skrzynki przy sobie, więc miałem to. Jak można nie mieć 9 kawałków dobra, drewna? Dobra, już to robię, już, żeby ale faktycznie... to i tak nic nie da, bo to widać, że to jest pod twoim domkiem, więc no dobra, tak będzie na siebie. No to gdzie ja to mam schować? Co ja z tym mam zrobić, stary, ja nie wiem... A po co żeś to kradł w ogóle? No bo taki był plan, żeby to ukraść. No ja nie miałem... No co? Wiesz, był problem. Stary, no dlatego proszę cię, żebyś mi pomógł, bo ty jesteś z nim tam zaprzyjaźniony jakoś i ty, prawda, wiesz... Stary, on też mnie przesłuchuje, on o każdego podejrzewa, stary. On już, to, ja on z nim już robię... szuka? On już szuka? No tak. Nie jest dobrze. Co ty myślisz, stary? Co ty myślisz, że on sobie tak to olał? No nie, stary, jest wielka dziura. No dobra, a bardzo zły jest? Czy ja powiem gadałeś? Tak, gdybyś ukradł jedną broń, no. To by chyba to olał. Serio? Ale że nie ma kilku. Ty, a może ja tam to zwrócę? Osa. Może ja zwrócę większość? Po prostu no ale jak to jedną? Zwrócisz? Nie wiem. No ale no to po co ci ta jedna, ty zachłanny... No to oddam mu wszystkie. No ale wszystkie... Może nie, może zrób tak. O, mam pomysł. Dobra, zacząłeś pójdź się śmiać, do niego, czuję, że to będzie bardzo dobry pomysł. Pójdź do niego z tymi broniami. Mhm. I powiedz mu, o, znalazłem! Tak? I czekaj, ustalmy sobie jedną bardzo ważną rzecz w tym momencie, dobra? Czy jesteś mi w stanie zagwarantować, że on powie, o, dzięki, dobra siebie mordka? Czy raczej powie, o, ładnie. I dostanę takie lanie, jak są nigdy dwie opcje. No dobra. Są dwie opcje, albo powie, ja, dzięki, ale okay. Jesteś koksem, trzymaj dolce, a druga... co za debil. Więc okay. Zastanów się. Myślę, że ta druga. Ale nie, mi się wydaje, że jest 65% szansy na pierwszą. Aha. Nie miałbym obstawić, ale nigdy nie byłem dobry z procentów. No tak. Dobra, słuchaj stary, nie, ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Ja myślałem nad tym od jakiegoś czasu i szczerze pomyślałem, że najlepiej będzie, jak ty je znajdziesz i ty mu je oddasz.
Jesteś głupi. No stary, nie. Jak ja mu je oddam, no to przecież tym bardziej będzie, to no jeszcze to powiedz, mnie będzie podejrzewał. Powiedz, już mnie podejrzewa, stary, ja tego powiesz, mu nie oddaję. Nie wiem, stary, powiesz, że ukarałeś już osobę, która to ukradła. Nie ma szans, stary, stary nie ma szans, on mi nie uwierzy. On mi nie uwierzy, stary, w coś takiego. Co to było? On tu idzie. Gdzie są te bronie? Dzień dobry! Co? Tu jestem, dzień dobry! Samson! Siema! Dobry wieczór, siema, dzień dobry! Dobrze, w miarę idzie, no. No. Ej, widziałeś moje bronie może? Nie, właśnie, szukam tego przestępcy cały dzień, całą noc, cały dzień i całą noc. Chcę radzić bardzo. Ej, ogólnie to, ja wiem, ja już ogólnie mam taką listę, nie? Osób, które są podejrzane, no i tam ogólnie gadaliśmy o tym, o Yetim, no i na pewno to nie Yeti, nie? No, a skąd wiesz? Bo nie, bo on ukradł mi coś innego, pieniądze mi ukradł. O Jezus, ale się typ kurde dorobił. No dobra, no to kogo podejrzewa? Nie, no oddał mi wszystko, nie? Oddał mi wszystko. To było takie, wiesz, drobniaki jakieś tam dwa. Okej, a to kogo pan podejrzewa w sumie? No w sumie tutaj chciałem się ciebie zapytać, bo dobrze, że jesteś, nie? Bo kogo? No ty raczej nie? No błagam, no jak ja? No przecież ja z wami cały czas byłem w trakcie tego napadu. Nie, no dobra, pamiętam, jeszcze pamięć mam dobrą. No dobra, ale nie było tak, dobra, nie było na pewno tego paniona, nie? Ogurasa. Tak. Nie było tego bzyka, nie? Tak. Ty, a może blondyna? W sumie blondyna? Nie. Ty, ona, aj wy, albo kobiety nie, takie są, nie? Kobiety takie są, że one, wiesz... Nie, bo one chcą zwrócić na siebie uwagę takim ukradnięciem tak, broni. Tak. Cicha woda, brzeg rwie! Ej, może tu blondyna! Może się panu ty. Spodobała, znaczy ja może... Może pan się spodobał blondynie. Ej, weź mi tak nie pochlebiaj, Samson, nie? No co, no pan wygląda na młodego, no co, no to... No, kurczę, w sumie tak, 45 lat, nie? Mam gdybym ja pana tutaj nie miał tutaj nad głową tata hejtera, to bym pomyślał, że pan jest naszym rówieśnikiem, no. Jak on mu słodzi. Ty chyba coś ode mnie chcesz, złociutki. No, lekki awans by się przydał, bo ostatnio klepie biedę trochę. Mimo, że wypłata dzisiaj przyszła, to... Gra tak na czas dobrze. Mam coś dla ciebie, masz. No i tutaj się dogadamy, no. Ja będę szukał tego złoczyńcy, bo wie pan, no, robimy tutaj wspólne interesy, no to ja nie... No dobra, ale myślisz, że to blondyna? Myślisz, że to blondyna może być? Ja nie chcę, ja powiem tak, daję 25% szansy na blondynę, 25% szansy na tosta, 25% szansy na paliona i 25% szansy na bzyka. I pan musi podjąć decyzję, która jest poprawna. Dobra, idę do blondyny na razie, nara. Dobra, elo. Milki! O kurde. Co teraz? Nie wiem, stary, ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ja nie wiem, stary, Emilia będzie miała przekichane przeze mnie, rozumiesz? Jest taki przypał. Chyba nie ma napalionowy, nie? Kucek, żeby ci tu nie zobaczył. No i ja nie wiem, stary, gdzie ona jest, nie? Ale to wszystko pasuje. Wiesz, wyobraź sobie, że ona gdzieś poszła, nie? I teraz wróci. I nie było jej. I wraca i ma kłopoty, rozumiesz? Przeze mnie. Nie, no chill. Stary, co ja mam z tymi brońmi zrobić? Nie wiem, to zabierzesz je ode mnie? Powiedz, nie, że znalazłeś nie będę tego, dobra, on mi ufa. Słuchaj, dobra, słuchaj. Stary, on mi ufa, mam takie zaufanie teraz z nim, że nie mogę tego zwalić. Mam plan. Co? Robimy tak, biorę tą broń, jak będzie ciemno w nocy, chowam ją gdzieś na palionowie, w jakimś miejscu losowym, dobra? I po prostu ty pójdziesz z nimi następnego dnia w tamto miejsce i przypadkowo to znajdziecie i powiesz, o, pewnie się przestraszył ten, który to ukradł i to zostawił. Stary, a ja mam jeszcze lepszy pomysł. A może pójdziesz do niego i szczerze mu powiesz, czemu ukrałeś tą broń, ale się otrzeźwiałeś i mu ją oddajesz. Słuchaj, czy ty pamiętasz, jaki jest blok nade mną w tym willi szefów? Tak. Jaki? Przypomnij, bo nie wiem... O. Wiesz, wydaje mi się, że jestem o krok od tego, żeby on ten bedrock rozwalił i żebym raz na zawsze znikł, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, wiesz? Stary, wydaje mi się, że taka szczerość... Ja bym wtedy cię poparł. Ta? I co powiesz, że co chciałem? Ukraść sobie broń chłopak, taką po prostu? Nie, chłopak się zmienił i jest git. Aha. No. No dobry plan. No. Głupi. Totalnie głupi. Nie, moim zdaniem nie. Tak? I co, i myślisz, że jaka będzie jego reakcja na zasadzie, a dobra, chłopak się zmienił, mega fajnie, właśnie rozwalił moim zdaniem wtedy powie git. Serio, ja nie wiem, czy ja mogę stąd wychodzić w ogóle, czekaj. No jak nie, czekaj, eskortuj mnie, gdzie on jest? No nie wiem, gdzie on jest, no może być wszędzie, stary, no lepiej, no właśnie, lepiej, żeby nas nie widział obok siebie, bo jeszcze, kurde, pomyśl, że... Dobra, że coś to... kombinujemy koło siebie. Szybcie, ja wracam do siebie na chatę. A, może spotkajmy się gdzieś, będę w drzewie. Dobra. Dobra, szybcie. Dobra, widzowie, nie wiem, tu jest taka lipa. Dobra, który to był przycisk, ten? Dobra, ten. Dobra, idealne to jest przejście, ja nie mogę, jak dobrze ja to mam, dzięki temu jestem w stanie szybko wrócić z powrotem. Nie wiem, ja mam takiego...
pecha, nie? Chciałem ukraść tylko broń, a ja władowałem się w taki syf.